trzeba było bardzo szybko analizować, co się dzieje i podejmować wiele decyzji. Czy one były trudne, ciężko powiedzieć, po prostu trzeba było je podejmować, nawet najtrudniejsze. W związku z tym wydaje mi się, że z perspektywy Coca-Cola HBC dosyć dobrze poradziliśmy sobie z sytuacją. Bardzo szybko stworzyliśmy zespół zarządzania kryzysowego, w którym uczestniczył cały zarząd. Codziennie się spotykaliśmy, żeby analizować fakty, sytuacje i podejmować po prostu konieczne decyzje. Największym wyzwaniem w tym początkowym okresie pandemii koronawirusa było oczywiście zachowanie bezpieczeństwa pracowników i nie narażanie ich na ewentualne zachorowanie i zakażenie się koronawirusem. Dlatego podjęliśmy, no jak na firmę sprzedażową, dosyć trudną decyzję, bo wycofaliśmy z dnia na dzień w zasadzie wszystkich przedstawicieli handlowych z rynku. Na szczęście firma nasza posiada narzędzia, które pozwoliły nam utrzymywać bieżący, codzienny kontakt z klientami. Mamy na przykład platformę taką wirtualną, online'ową, przez którą klienci mogą składać zamówienia, HBC Portal. Oczywiście mamy sprzedaż telefoniczną. Oczywiście nasi przedstawiciele handlowi pracowali z domu, mają też mogli też bezpośrednio telefonicznie kontaktować się z klientami. W momencie, kiedy już byliśmy w stanie zapewnić środki bezpieczeństwa i ochrony naszym przedstawicielom handlowym, oni powoli wracali na rynek. Natomiast też musimy wspomnieć tutaj o klientach, o kanale sprzedaży, który najbardziej był dotknięty pandemią, bo został zamknięty, czyli kanał gastronomiczny. No i tutaj oczywiście o tyle zmieniły się relacje z klientem, że praktycznie wiele punktów było zamkniętych, więc ta sprzedaż się nie odbywała. Niektórzy klienci gastronomiczni przeszli na sprzedaż na wynos, więc tu też troszeczkę zmieniła się na przykład struktura składanych przez nich zamówień. Ale ogólnie rzecz biorąc mogę powiedzieć, że dzięki temu takiemu bieżącemu kontaktowi z klientami my na bieżąco byliśmy w stanie monitorować ich potrzeby i dostosowywać się do nich. W pierwszej kolejności, jak każda odpowiedzialna firma, musieliśmy zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo naszych ludzi. I to zarówno tych, którzy muszą zostać w pracy, na przykład w fabrykach, bo musieliśmy zapewnić ciągłość produkcji i dostaw, czego oczekiwali od nas klienci, konsumenci, ale też tym ludziom, którzy mogli właściwie z dnia na dzień przejść na pracę zdalną po to, żeby ograniczyć kontakty międzyludzkie i nie powodować rozszerzania się pandemii. Właściwie z dnia na dzień kilkaset osób, które mogły pracować z domu, przeszło na taką pracę. Było to możliwe po pierwsze dzięki temu, że już wcześniej funkcjonowała u nas polityka okazjonalnej pracy z domu, a po drugie też sprzętowo byliśmy na tyle przygotowani, że w zasadzie każdy mógł pracować z domu. Wiedzieliśmy, że taka nagła zmiana sposobu pracy nie jest łatwa dla ludzi, więc też staraliśmy się organizować szkolenia w pierwszej kolejności oczywiście z bezpieczeństwa pracy, szkolenia z BHP, jak zapewnić BHP pracy z domu. Uruchomiliśmy też na przykład taką pomoc psychologiczną, wsparcie psychologiczne. To, co okazało się bardzo ważne i kluczowe, to dobra komunikacja zarządu i menadżerów z pracownikami i takie poczucie, że ludzie są razem, że jesteśmy razem, że mamy bieżący, codzienny kontakt. I tutaj jako zarząd uruchomiliśmy cotygodniowe spotkania wirtualne z pracownikami, na bieżąco informowaliśmy ich o tym, co się dzieje, jakie decyzje podejmuje firma. Stworzyliśmy specjalne platformy do komunikacji, gdzie pracownicy mogli też zadawać pytania i wyrażać wszelkie wątpliwości czy sugestie i też na bieżąco na nie odpowiadaliśmy. Bardzo szybko udzieliliśmy wsparcia wszystkim szpitalom czy służbom, które brały udział w walce z koronawirusem i były najbardziej narażone. Właściwie chyba znakomitej większości szpitali zakaźnych przekazaliśmy duże darowizny napojowe,
ale też i w Polsce, i w krajach bałtyckich, za które odpowiadam i odpowiadamy. Przekazaliśmy wsparcie finansowe na organizacje pozarządowe. W Polsce była to Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy za przekazaną darowiznę finansową, zakupiła 167 kardiomonitorów, które były też kluczowe w leczeniu pacjentów z koronawirusem. Byliśmy też bardzo blisko naszych klientów, szczególnie tych, którzy zostali dotknięci najbardziej, czyli kanału gastronomicznego, który z dnia na dzień się zamknął. Wiemy, że wielu właścicieli biznesów musiało właśnie albo zwolnić pracowników, albo po prostu nagle straciło w ogóle źródło dochodów. Także tutaj też przekazaliśmy bardzo dużą liczbę na przykład darmowych napojów, które mogli dołączać do wydawanych czy sprzedawanych na wynos posiłków. I nasze całkowite wsparcie na kwotę 7,5 miliona złotych do tej pory. Kluczowe w zarządzaniu zespołem w czasie izolacji jest bycie z nimi w ciągłym kontakcie. Znaczy jakby trzeba być w kontakcie, trzeba komunikować. I tutaj komunikacja też w zarządzaniu tą sytuacją kryzysową, komunikacja z pracownikami świetnie się sprawdziła w przypadku Coca-Cola, HBC i świetnie zadziałała. I myślę, że najlepszym dowodem na to, że sobie poradziliśmy z tą sytuacją, są wyniki ankiety wśród pracowników. Ankiety, którą ostatnio przeprowadziliśmy, a która dotyczy właśnie tego, jak czuli się, czy czują się w czasie pandemii. Znakomita większość naszych ludzi potwierdziła, że czuła się zaangażowana, zmotywowana i przede wszystkim docenili to, że była bardzo dobra komunikacja z nimi. Co więcej, był mierzony również taki element takiej connectivity, czyli na ile czuli się połączeni z kolegami, koleżankami. I tutaj też znakomita większość pracowników miała poczucie, że jesteśmy razem. My oczywiście rozważamy różne scenariusze dla biznesu. Wiemy też, że wciąż nie ma pewności co do tego, jak będzie rozwijać się pandemia koronawirusa i czy nie czeka nas w ostatnim kwartale tego roku kolejna fala pandemii. Miejmy nadzieję, że wszyscy, zarówno rząd, biznes i każdy z nas, wyciągniemy wnioski z tego, co już doświadczyliśmy i przeżyliśmy i będziemy do tego lepiej przygotowani. Takie robimy założenie. My jako firma wyciągamy wnioski i przygotowujemy się do tego etapu. Trudno jest z perspektywy dużej firmy doradzać małym biznesom i wymądrzać się w zasadzie i mówić, co mogły zrobić albo co mogą zrobić, żeby przetrwać. Organizujemy na przykład serię webinarów z udziałem ekspertów, z którymi współpracujemy, czy kancelarii prawnej, z którymi współpracujemy. Oferujemy takie szkolenia za darmo i myślę, że to jest bardzo taka namacalna forma pomocy, jaką możemy w tej dziedzinie takim mniejszym firmom, chociażby z tego kanału, zaoferować. Nie zrezygnowaliśmy ze standardowo zaplanowanych działań, takich jak chociażby wyposażenie punktów gastronomicznych w nasz sprzęt i parasole, którego potrzebują i teraz się okazuje, potrzebują go jeszcze bardziej niż wcześniej. Tutaj nie zredukowaliśmy naszych inwestycji i cały czas jesteśmy z naszymi klientami, cały czas planujemy nowe działania i cały czas będziemy ich wspierać w tym, żeby wrócili do normalności. Ale to, co mnie osobiście bardzo, bardzo cieszy, to niezwykłe zaangażowanie naszych ludzi, na przykład w działania wolontariackie, czy w działania właśnie na rzecz zarówno naszych społeczności, jak i właśnie klientów. Nie wydaje mi się, żeby dbało się o środowisko mogło w ogóle w dzisiejszych czasach zejść na dalszy plan. No, globalne ocieplenie z powodu pandemii koronawirusa się nie cofnęło. Jakby cały czas przed nami stoją te same wyzwania, z którymi musimy się zmierzyć jako społeczeństwa, świat, biznes, rządy. Także tutaj nie oczekiwałabym większych zmian, wręcz przeciwnie.